Wygląda jest cały czas Brutal CS. Dobra, możemy zagrać, a ty się nie seplej, że nie? Zostań grany. Dobra, zamknij ryj. Ale jeszcze na Brutala nie wszedłem, zrobiłem pierwsze, tak, teraz 5 minut będę na Brutalku i... Mamy cię w dupie, gościu. Dobra, co zrobiłeś kompa? Nie, nawet nie gram. Przecież nie gramy Face Iteo, czy cię by boli? Ja nie będę się rozgrzał, jak jakaś pizda. Dobrze, Michał. Ja już się rozgrzałem, gościu. Jak jakaś pizda, Oski, dobrze. Jaki ryj to. No jak się można rozgrzewać w tak obrzydliwej grze? Rozumiem w Tibie jak gra, żeby Orszabale zabić, to jeszcze można parę razy tam u te wolności rzucić. I don't care, I wanna... Drop me 50, please, grill. Poproś! 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 Szczekaj! Uklękłem, wystarczy? No poproś! Nie. No powiedz proszę! Możesz po angielsku. Ale nie drop please. Me please grill! Please, proszę, please. Powiem, nie! Powiedział please! Słyszę dominację w tym głosie. Nie umiem po polsku. Umiesz, dobra. No mówisz, daj mnie to kurwa babo, albo... Wow, stary Mateusz. Ale może być jakieś młodsze? A masz jakiegoś młodszego w zanadrzu, Mateusz? Nie wiem, ale warto zapytać. Jak poprawili sterowanie autem? Kasper? Kasper wsiadł do auta. A co, słychać mnie jakbym był w kościele, tak? Tak. Tak. Tak kurwa, jakbyś był człowiekiem ze światu takim. Aniołem stróżem. Ej, ale tak jest zawsze, jak wsiadam do auta w tej durnej grze. Ja nie mogę cię słuchać, jak ty tak mówisz! Kasper księdzu. Na zawsze w waszych sercach. Ten kilu... Ej, bo mi daj nie kryjemy. Rampa, ja. Pałac. Rampa czy pałac debiu? To rampa czy pałac debiu? Ej, to rampa czy pałac? Wydawało mi się, że rampa. Ale bombę dostanie oraz zaraz, no. Ej, ty kurwy. Dobra, lecę B, Mati, wierzę w ciebie. Ładnie zrobiłeś wszystkie. Jakiej de konektor, typie? Czemu wy to wy robicie? Jak wy mnie denerwujecie? Czemu? Kurwa, żaden czas nie ruszy. Włoski obudzi się wewnętrzny Michałek. Jak wy mnie... Chodź, on tam to jeszcze sam na tę magracką. I na co te... Ja pierdolę. Jak wy mnie denerwujecie? Kurwiacie. Jak wy mnie denerwujecie? Kurwiacie. Mnie denerwujecie. Kurwiacie. Wy mnie denerwujecie. Kurwiacie. Jezus Maria, Oski pistacjo. Zachowanie tam. Elo. Dobra, lecimy czy co? Ma. Oskiego nie ma. Ej, Oskar. Oskar pewnie zapomniał się odmutować. Nie, jestem Oskar. No chłopaki, wróciłem. Gramy czy co? Gruby, włączaj tę grę. Gruby, włączaj, gruby załóż. Gruby, odpalaj! No gruby, czemu tak nie odpalasz? Gruby! Ja już ty jestem! Ja już wyciszłem! Zostań, gruby! Co, ja chciałem tylko piknąć! No właśnie, czekałem jak ktoś to powie! Co? Czekałem jak ktoś to powie. Ale co, bo nie słyszałem. Odnośnie pikowania. Chciałem się piknąć! Reakcja mi się zmienia.
Nie, prawie wylałem wodę i musiałem krzyknąć. Prawie! Słuchaj już moich słów. Nie wiem, czy zarejestrowaliście mój krzyk, prawie nosowy. Jestem. Jest wioski! No siema. Jestem! Odpalaj! Gruby, zaczynaj to! Bardzo zabawne. Co jest babyface? Bardzo zabawne! Zaczynaj to jeszcze. To jest zabawniejsze niż myśli, Rosky. Zamknąć mordę tam. Zamknąć mordę! Tam! Zamknąć mordę tam! Ubijecie jak psa! Ubijecie jak psa! Rozwalczyłem baseballem! Nie wkurwiaj mnie, bo będę bił! Rozumiem. No B to jest, ale to drespo. Więcej jeszcze. Tunel, daj na tunel smoła. Czekajcie, ja idę tunel, nie dawajcie na tunel. Od Deskiego nie dotarło. Dał na tunel. Dał na tunel. Roski! No czekaj, mam molotowa. Wchodzę. Samochód. Oski! Weź mi AWP, Michał, z bramy. To też święczę, zajebać ty pan. To wy ode mnie chcecie wytłumaczyć. No mówię, żeby... Ej! Oski! Ten! Dobra. Cicho, Mateusz, mu wytłumaczę. Może Oski, znowu żyjesz dziewczynkami z YouTube'a, zamiast słuchać to, co się mówi. Powiedziałeś, że... Nie mówisz, nie, to, nie stój, mówisz tego, cicho, co robisz. Cicho, Kamil. Kamil powiedział, rzuć na tunel. Ja mówię, nie rzucę na tunel, ja tam idę. I ty rzuciłeś na tunel, jak idiota, fleszne ci. A, nie słyszałem tego. No, kurwa. Ej, w ogóle mam takie pytanie. Ktoś ja Chrisowi jakoś pocisnął ostatnio, nie wiem? Komu? Chrisowi. To. Albo nie wiem, miał to jakiś, jest jakiś niemiły dialog, bo od, no już od dłuższego czasu nie wchodzi tutaj na kanał. Nie wiem, ja tylko wiem, że od czasu jak jebnął tamtemu gościowi na party, to na ten gościu ma brata gangstera i ta chcą zabić. To dokładnie tak. I Chrisu zgarnia, słowo, że ma, i Chrisu zgarnia kuzyna, który też jest gangsterem, żeby się rozpierdalali. Nie, bo teraz słowo, że ma, już zaczyna mieć wątpliwości powoli. Ej, co? Patrz. Mówiłem, że nasrałem pod prysznic, skandać słowo, że ma, muszę o wojnach gangów na Wolbromiu gadać i co? Daję słowo, że ma, i czemu mi nie wierzysz? Mogę screeny, kurde, porobić z rozmowy. Screeny rozmowy z Chrisem, takie prawdziwe, Kamil. Gościu, już mi od paru dni o tym pisze. Jeżeli to nie jest prawda, co pisze, to dobrze, to wtedy słowo zioma przestaje, ale on dał słowo zioma, więc ja daję o tym, co jest, po prostu. Wojny gangsterów na Wolbromiu, W ogóle jak to brzmi, kurwa, wojny gangsterów na Wolbromiu. To jest hiperbola, chodzi o to, że brat tego gościa, co dostał za wlewanie spirolu, nie spirolu, jest tylko gangsterem jakimś. Wody utlenianej. No, wody utlenianej, niby jest jakimś gangsterem i chce zajebać za to Chrisa. No to kurde, dlaczego ktoś ma... Ale kuzyn Chrisa jest też jakimś szotem. Chris ogarnia tego kuzyna, żeby to on zajebał tego tata. Znaczy, ty słyszysz, co ty właśnie mówisz? Tak, słyszę, ale to jest zgodne z prawdą, bo ja już wiem, kiedyś mi opowiadał o tym kuzynie. Okej, okay, Kamil, ja wiem, ale to po prostu jak tak ty o tym opowiadasz i ty mówisz o tym Chrisie po prostu, to tak absurdalnie brzmi. Ale Chris sobie w tym wszystkim tylko siedzi i się cyka i sra w gacie na chacie. Jaki freestyle ty! Fajnie, że Michał już podważa moje słowo zioma, że sobie wymyślam imię słowo zioma. Powiedziałeś, że jakiś zajebany w wojnach gangu, gdzie Chrisu ci powiedział, że coś chce w ryj dostać, że jego kuzyn jest gangsterem. Jak tu w ogóle myśleć, że to jest prawda? Rozumiesz, że mówiąc, że wojna gangów, mówiąc, że ktoś jest gangsterem, to nie jest coś takiego, jak ty sobie wyobrażasz w filmie jeżdżący limuzynami i strzelający. Tylko po prostu jakiś pewnie dresik, albo ktoś, kto na dzielni ma street credit i ma 5 kolegów, którzy są gotowi rozpierdalać drugich 5 kolegów. To nie z wasolówka się szykuje. Staw go. Ej, zamknij ryj, Kamil. Tyle. Ty, Oski, chcesz wiedzieć, dlaczego
Liz nie siedzi z nami. Czemu? Matka mu telefon zajebał. Odkąd? Jebnął tego gościa. I w końcu pewnej nocy nadszedł czas ogólnie. Miało być tak, że mieli dać Gnata do ręki suchemu, ale wyszło na to, że tylko dwóch miało, z czterech. I właśnie Bekę kręcił, że jakby on dostał, to w momencie dotknięcia to chyba by nawalił w gacie, albo by musieli mu dać na kulki. Pojechali do niego, gdzieś zaparkowali i podobno jakiś gości pytali, czy wiesz, gdzie jest Maku. I któremuś tam, kto wyglądał jakoś podejrzanie, dał 20 zł i powiedział, gdzie mieszka Maku. Maku, no. Poszli do Maka i Maku miał otwarte drzwi. I... Jak otwarte drzwi od mieszkania? Tak. Tak u ciebie, no. I wbił mu podobno na chatę. I tam rozmawiał na balkonie przez telefon. I jeden z tych gości, co ogarniali tą akcję, mówi do tego Maka: rozłącz się, tak po cichu. Jeszcze się rozłączył, a Suchy powiedział: I co, to chyba mnie szukałeś. I podobno wtedy dwóch gości zaczęło tak poprawiać ubrania, żeby było widać, że mają spluwy. Nie, to może to atrapy. Teraz cytuję. Wiedziałem, że gościa zatkało, szczególnie, że Benek i Kacper zaczęli tak poprawiać ubrania, by było widać klamki. Maciek przy drzwiach chyba cisnął bekę z całej sytuacji. Wiedziałem, że nie odpowiadał, więc pytałem: wiesz, co odwalił twój bracik i czemu chciał się na mnie nasłać? Powiedział, że go pobiłem z kolegami. Powiedział jakimś dwóm typom, żeby pojeździli po mieście, żeby mnie nastraszyć i ewentualnie jak znajdą, to dać w ryj. Żeby ciągle dominować sytuację, podszedłem bliżej, złapałem go za szczękę od dołu i powiedziałem ze stoickim spokojem, jak to było naprawdę. Gdy skończyłem, on był trochę w szoku. Co tu z tobą zrobić teraz, co? I popatrzyłem na chłopaka. Na co on, że przeprasza, że to nie jest jego brat, ale jakiś przyjaciel, który czasem przesadza i żeby zapomnieć o sytuacji. Ja tak się pseudo uśmiechnąłem, leciał mi kamień z serca wtedy, XD, i tak, to co, opuszczamy go na to Ben. No nie wiem, a może by go odjebać na przykładu. A może by cię odjebać na przykładu, powtórzyłem już trochę rozmawiamy. Ale widzę, że gościowi nic nie śmiechu. No jest. Moda na sukces jebana. Kraków miasto gangsterów. Nie mogłem tego słuchać już. Napisałem, twoje lukuma cię poniosło w tej historii. Nie życzyłem sobie bajki z książki, tylko normalnie. On napisał słowo zioma gościu. Musiałem być twardy, bo jakby wyczuł niepewność, albo co gorsza oni, to byłbym z felem bitym. No w sumie tak jest. Może to była taka presja wywarta, że go szukali, no i po prostu tak zareagował, no. Wy nie chcielibyście nakręcić jakiegoś pitbulla? To jest fake, jak chuj, ja w tym wierzę, kurwa. Ja wierzę, ale nie wierzę w to, że te gnaty były prawdziwe. To na kulki? Na jakieś atrapy. Nie wiem, może tak. Ale jak to jacyś serio pseudogangsterzy, no to... Może oni tam na przykład myśleli, że wbiją i będzie jak w GTA, że siedzą sobie, palą zioło na chacie. Shotguny leżą na stole obok. Ja kurwy leci, tańczą po sufitem, kurwa wszystko. Leci jakaś telenowela brazylijska, albo meczek. Wiecie, widzą, że wbijają jacyś nieznani goście, rzucają się za stoły. Tak, rzucają kanapę, shotguna biorą pierwszego lepszego, strzelają od razu. Kanapę reżyser nowego pitbulla, nie? Krakowskie życie. Co ja słyszę? Tak wiecie, jeden dalej z blatem w ryju mówi: Potrzymaj, będę strzelał teraz. Później po tym, jak komuś rozwala głowę, bierze znowu blancika, żeby się uspokoić. Tylko wychyla się zza kanapy i mówi: wypierdala takim krzykiem i zaczyna serię z automatu, kurwa. Ja słyszę.